Typowe zadanie z dynamiki, czyli tradycyjnie zaczynamy od obrazka i wszystkich sił. Poziom ziemi. Armata. Pocisk, gdy jest rozpędzany w lufie. Pocisk w momencie opuszczenia lufy. I pocisk na maksymalnej wysokości. Siły działające na pocisk, gdy jest przyspieszany w lufie, to siła ciężkości działająca w dół. I siła parcia ze strony gazów działająca w górę. Po opuszczeniu lufy na pocisk działa już tylko siła ciężkości, więc to się robi rzut pionowy w górę. No i jak widzimy, zadanie jest właściwie nierozwiązywalne. Panu autorowi bardzo nie idzie układanie zadań. Bo nie wiadomo z treści, czy te 2000 Newtonów to jest sama siła parcia ze strony gazów, czy może wypadkowa sił działających na pocisk w czasie akceleracji. Gdyby ta armata była ustawiona poziomo, to wtedy nie ma żadnych dwuznaczności. Wtedy chodzi po prostu o siłę parcia ze strony gazów. A tak nie wiem. Ponieważ nie jest napisane, o którą siłę chodzi, założę, że autor zdania sam nie ogarnął i chodziło mu o wypadkową, bo zapomniał o sile ciężkości, która też działa i jest ważna w przypadku pionowo, a nie poziomo ustawionej armaty. No i w takim razie punkt A, jego rozwiązanie będzie wyglądać, że tak. Przyspieszenie. Mam obrazek i wszystkie siły, więc teraz drugą zasadę dynamiki. Siła wypadkowa przez masa. Założę, że to jest siła wypadkowa. 400 metrów na sekundę kwadrat. Prędkość uzyskana w ruchu jednostajnie przyspieszonym z przyspieszeniem A o takiej wartości to... Nie znam czasu, ale znam drogę, na której ta akceleracja się odbywała. To jest długość lufy armaty, oznaczaj literką L. Dobra, z tego wyznaczam czas, stawiam tu, powinno wyjść. Dziwnie wolno, absurdalnie wolno, jak na pocisk. Ok, punkt A mam, punkt B. Punkt B mógłbym zrobić zasadę zachowania energii, czyli mógłbym tą maksymalną wysokość obliczyć sobie o tak. No ale równie dobrze mógłbym korzystać normalnie z kinematyki i przy okazji obliczyć czas wznoszenia. Wtedy prędkość końcowa byłaby równa prędkość początkowa odjąć gt, a wysokość, na którą się wzniesie, którą sobie oznaczę literką h, to będzie wysokość początkowa L. Pocisk ma nadaną prędkość 28,28 metra na sekundę, w tym miejscu jest już metr nad ziemią. Dodać prędkość początkowa, czas i odjąć. Rozwiązuję to jako układ. Czas lotu w górę oznaczę sobie indeksem 1 i ten czas to będzie V przez G. W takim razie H. No nie będę pisał tego indeksu, prędkość początkowa. Tutaj końcowa jest 0 i w ogóle się nie pojawia, więc niech zostanie samo V. Podstawiam. I dostaję. Przybliżenie 41 metrów. Nie zdziwiłbym się, gdyby autor w odpowiedzi do własnego zdania dał błędną odpowiedź 40 metrów, czyli po prostu wyliczył zmianę wysokości, zapominając o tym, że to startuje z 1 metra nad ziemią. Tak jest dobrze, tak nie za bardzo. Podpunkt C. Całkowity czas ruchu pocisku, Czyli muszę uwzględnić, że on jeszcze będzie spadał. I jeśli nie ma oporu w ruchu, a nie ma, bo nie mam danych, żeby ich uwzględnić, to on będzie spadał dokładnie po tym samym torze, po którym leciał w górę. Nie odchyli się ani na milimetr w lewo, ani w prawo, a to znaczy, że trafi z powrotem w lufę armaty i wpadnie z powrotem na dno armaty. Założę sobie, że te gazy od prochu czy od czegoś już się rozwiały. Także tutaj dalej mogę bezpiecznie pomijać opory ruchu ze strony powietrza gazów. No i w takim razie w punkcie C mam spadek swobodny z wysokości 40,99 metra. Droga do pokonania w spadku swobodnym wynosi dokładnie tyle. Zapiszę to sobie. Robię to w pomyślanym układzie współrzędnych, który zaczyna się w tym miejscu i jest zwrócony w dół. Potrzebuję rwania na prędkość końcową? Chyba nie. Wydaje mi się, że to wystarczy, żeby policzyć czas. Będzie super, jeśli ten czas wyjdzie trochę większy niż tutaj, bo teraz musi przylecieć metr więcej. Oj, razy dwa. Byłbym dwójkę zgubił. A co jeśli autor miał na myśli nie wypadkową działających sił, a siłę parcia ze strony gazów? Wtedy zmienia się sposób rozwiązania punktu A. Wychodzi inne przyspieszenie, trochę mniejsze, bo będę odejmował siłę ciężkości. No i tutaj mam po prostu inne dane, tak? Kolejne dwa podpunkty rozwiązują się tak samo, tylko z innymi danymi inna prędkość wyjdzie, po prostu. No to pokażę to tym drugim sposobem. A prim. Przyspieszenie to jest siła wypadkowa przez masa. Wypadkowa sił działających na pocisk w lufie, tam gdzie przyspiesza. To jest siła parcia ze strony gazów, odjąć siła ciężkości mg przez m. No i wychodzi z tego 2000 odjąć 50 przez 5, czyli 390 metrów na sekundę kwadrat. I prędkość wyjdzie trochę inna, prędkość ze wzoru 2LA. Prędkość wylotowa będzie nieco mniejsza. L to 1 i wychodzi 27,93. Trochę mniej. No a jak można uczyć fizyki i nie dać rady sformułować jednoznacznie prostego zadania, to ja nie wiem.